Msza święta w kościele w Łękawie poprzedziła uroczystą sesję Rady Gminy Bełchatów. Niedawno obchodzony był Dzień Samorządowca, stąd właśnie te uroczystości. Również samo posiedzenie Rady odbyło się wyjątkowo w szkole w Łękawie, a nie tak jak zwykle w Urzędzie Gminy. Mimo iż charakter sesji był podniosły, to dyskutowano na trudny temat, jakim są drogi. Po ostatniej zimie stan wielu z nich jest bardzo zły, stąd władze gminy chcą jak najszybciej wyremontować to, co jest zniszczone. Pojawił się więc pomysł zaciągnięcia dwóch pożyczek na łączną kwotę 1 600 000 zł. Pieniądze w całości mają być przeznaczone na remonty dróg. Była trudna zima, ale też te drogi były nie najlepiej zrobione i po prostu one nie wytrzymały i wymagają pilnej kompleksowej naprawy i część z tych dróg już w tym roku zostanie zmodernizowana, zostanie przebudowana, natomiast pozostałe drogi, które tego wymagają, jest taka decyzja Rady i tutaj jesteśmy zgodni, że te drogi, których nie uda się zrobić w roku bieżącym, zostaną zrobione w roku przyszłym. Tak więc te dwa lata będą przeznaczone przede wszystkim na to, żeby stan dróg w gminie Bełchatów był bardzo dobry, taki, który umożliwia komfortowe poruszanie się mieszkańców gminy Bełchatów. Bardzo się cieszę z tej decyzji Rady. Bezpieczeństwo mieszkańców jest wielokrotnie podnoszone przy różnych okazjach, a drogi, które wymagają remontów, które w ostatnim czasie się uległy degradacji z różnych czynników, z różnych powodów, w tym momencie stają się priorytetem, jednym z priorytetów, jeżeli chodzi o dalsze planowanie inwestycji w gminie Bełchatów. Bardzo dużo dróg wymaga natychmiastowego działania, jednak nie przewidywaliśmy, że już w tym roku aż taka duża liczba, tak wiele kilometrów jest koniecznych do natychmiastowej interwencji. Stąd też te działania, jeżeli chodzi o planowanie, tak aby w miarę możliwości zabezpieczyć środki na to, żeby w odpowiednim czasie, w czasie, kiedy te drogi należy wykonać, a nie czekać na okres zimowy, aby te inwestycje zostały zrealizowane. Już są na ukończeniu drogi w Zdzieszulicach Dolnych, droga w Oleśniku, droga w Porębach, ale także została wykonana droga, około kilometrowy odcinek w Łękawie, droga w kierunku na Słok. Na tym odcinku, który należy do gminy Bełchatów, ta droga jest już piękna, równiutka jak stół. Pozostały odcinek jest, jego stan prawny jest nieuregulowany. Była to kiedyś droga Lasów Państwowych, została przekazana na Skarb Państwa, ale nie zostały pewne procedury dokończone i w tym momencie jest ona w zawieszeniu między Lasami Państwowymi a Skarbem Państwa i tutaj gmina Bełchatów w tym momencie nie może nic tak naprawdę zrobić na tych drogach, ponieważ nie jest ta droga własnością gminy Bełchatów. Czekamy na to, żeby tutaj powiat i nadleśnictwo dopełniło tych obowiązków, tak żeby ta droga stała się drogą Skarbu Państwa. Wtedy będziemy mogli wystąpić o jej skomunalizowanie. Już kiedyś występowaliśmy o jej skomunalizowanie, natomiast ze względu na nieuregulowany jej stan nie mogło do tego dojść. Rozmawiałem z panem nadleśniczym, rozmawiałem z panem starostą. Prosiłem o to, żeby jak najszybciej te formalności dopełnić, bo tak jest dużo użytkowników tej drogi, a ta droga jest po prostu w stanie bardzo złym, ale to na tym odcinku właśnie, który nie jest własnością gminy Bełchatów. Po obradach Komisji Bezpieczeństwa, po informacji od służb wójta, które dokonały przeglądu i jednocześnie dokonały jak gdyby analizy tych wszystkich sygnałów, jakie spływały z terenu, no wydaje nam się, że istnieje naprawdę wielka konieczność, aby te działania wszystkie skumulować właśnie w kierunku naprawy tych dróg. Oczywiście, że oczekiwania ich
oczekiwania ich, potrzeby są ogromne, jeżeli chodzi o budowę nowych, ale i o naprawę tych już istniejących. Już wiemy, że na pewno będzie to droga w Kolonii do Biecin. To jest droga, która też już od dwóch, bodajże czy trzech lat jej stan wymagał naprawy. Będzie to droga w Helenowie i będzie to droga w Podwodach. Te trzy drogi wiemy na pewno, że będą zrealizowane, natomiast jeśli chodzi o kolejne drogi, to będą teraz tutaj trwały prace i te drogi, które są najpotrzebniejsze, zostaną jeszcze do tego wykazu dołączone. Czekamy więc na kolejne remonty dróg, a przypomnijmy, że w trakcie modernizacji są już te w Zdzieszulicach Dolnych, Oleśniku i Porębach. Natomiast w Łękawie w kierunku Słoku na odcinku należącym do gminy już została skończona.